Młode zespoły, uznani twórcy i goście z zagranicy to artyści, których posłuchać można podczas trwającego w Słupsku 26. Komeda Jazz Festival. Muzyka rozbrzmiewać będzie do soboty. Mimo obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa, w ramach 26. Komeda Jazz Festival odbędą się niemal wszystkie zaplanowane wydarzenia. W środę przed publicznością zaprezentował się Immortal Onion Trio. To młody zespół, który gra od 2016 roku. Podczas koncertu muzycy zagrali kompozycje jazzowe, choć było w nich słychać wpływy m.in. muzyki filmowej, elektronicznej czy metalowej. W czwartek festiwalowym gościem będzie Filippo Cosentino Trio z Włoch. Lider składu zagra na rzadko spotykanej gitarze barytonowej, nietypowym i oryginalnym instrumencie o rozszerzonej skali. Na dwa ostatnie wieczory Komeda Jazz Festival przeniesie się do sali Filharmonii. W piątek zagra tam słowackie AMC Trio Plus, które kilka lat temu gościło już na Słupskim Festiwalu i zostało bardzo dobrze przyjęte przez publiczność. W dalszej części wieczoru wystąpi jeden z najciekawszych składów polskiego jazzu – Marcin Wasilewski Trio. Na finał w sobotę Leszek Kułakowski i Maciej Sikała zaprezentują publiczności premierowo swój najnowszy projekt pod nazwą Red Eyes. Festiwal zamknie koncert charyzmatycznej wokalistki Agi Zarian.